zmiany, ale tam też te tory miały troszkę przesunięte chyba, żeby były bardziej wyprostowane. To musimy studiować. Ale bo tam ktoś mówił, że już na tam sobie też będzie się coś działo. Czy to tam jakieś tam roboty? Będziemy w znaczny sposób ograniczeni. Tym razem przebieg inwestycji w Tarnowie nie wypadł korzystnie. Na czarnej liście jest ulica Krakowska, plac Sienkiewicza i kosmiczna fontanna. Koniec pobłażliwości dla wykonawców miejskich inwestycji, brzmi tarnowski magistrat. Fuga musi być wykuta i od nowa wszystko, od nowa wylana, tak aby powierzchnia była jednolita. Tu są pęknięcia. Pokaż się to. Pokaż mikrofonem. I dalej w tamtą stronę. Także ten cały fragment musi być naprawiony. Nie zasłaniam. Nie może po prostu tak. Z całą stanowczością i konsekwencją będziemy żądać od wykonawcy dokonywania napraw, wykonywania napraw w takim terminie, który skróci do minimum uciążliwości dla uczestników ruchu, jakie z tego tytułu mogą wyniknąć. Główny problem na Krakowskiej to wadliwe fugi, wypadające kostki, a zaraz potem dziury. Za jakiś czas wypadną. Z żelazną konsekwencją egzekwujemy od wykonawcy prawa, które miasto nabyło w ramach rękojmi za wykonane roboty budowlane. To nie pierwszy raz, kiedy okazuje się, że na Krakowskiej coś jest nie tak, jak powinno. Poprawki i remonty trwają z drobnymi przerwami od czasu, kiedy Krakowską oddano do użytku. Po długim remoncie, jak widać, nawet coś, co robi się długo albo nawet długo za długo, nie oznacza, że zrobione jest dobrze. Dumni ze swojej pracy nie mogą być też wykonawcy placu Sienkiewicza i kosmicznej fontanny. Częstotliwość, z jaką się psuje, to prawdziwy kosmos. Ten wykonawca, muszę przyznać, pojawia się natychmiast, coś naprawia, to działa. Na przykład jak weekend temu, w sobotę, w niedzielę byłem wieczorem, niezmiernie się odprężyłem, bo i świeciło się pięknie wszystkie światła i poruszyłem Jowisza, również mniejsze planety robiły to, również małe dzieci, szło wszystko pięknie. W poniedziałek ktoś dziennikarzy mi doniósł, co się dzieje, bo stoi fontanna. I na tej zasadzie my właściwie 3 miesiące też w ramach gwarancji z firmą wykonawczą, że tak powiem, dialogujemy. Ten dialog teraz bezwzględnie dobiega końca. Z wykonawcą placu Sienkiewicza już dobiegł, dlatego wygląda to tak, jak wygląda. Dawaliśmy wykonawcy sygnały już w trakcie wykonywania, czyli tamtego roku, praktycznie to był miesiąc sierpień, wrzesień, że te masy betonu, które on kładzie, nie za bardzo są zgodne z technologią układania, jakość tego betonu też nie odpowiada temu wszystkiemu. Wykonawca ma takie prawo, wygrał przetarg, zrobił to, ocena nasza po zimie jest tej nawierzchni po prostu taka, że większość jej, ja szacuję na około 80%, musi być przerobiona. Myśmy sugerowali wykonawcy sposób poprawki tej nawierzchni. On próbował swoje tu podać metody, które ja uznałem za półśrodki. Cieszę się, że przynajmniej uznał moje argumenty i przynajmniej teraz robimy to. Musimy wszyscy cierpliwie wytrzymać. Jak widać, uznanie to przyszło trochę za późno. Do końca wakacji remonty remontów powinny się zakończyć. Pytanie tylko czy i na jak długo to wystarczy. Nie ma wątpliwości, że do tego dźwięku mieszkańcy Tarnowa będą musieli się przez jakiś czas przyzwyczaić. Nie oznacza to wcale jednak nowych remontów czy inwestycji. Po prostu trzeba rozwalić to, co hucznie otwarto kilka miesięcy temu, bo okazało się zwykłym bublem. Julita Majewska, Tarwizja.